Siemaneczko, w dzisiejszym materiale ostatni raz w tym roku robimy sobie przegląd nowości jedzeniowych ze sklepów. Od ostatniego odcinka minęło sporo czasu, więc zdążyło się nagromadzić tych nowości sporo. Jest parę sklepów do odwiedzenia, mamy na przykład Biedronkę, którą widzisz w tle, jest Lidl, jest Biedra, jest jeszcze parę innych sklepów. Więc nie oglądaj tego filmu na godniaka, przygotuj sobie coś, kupuję wszystko co najlepsze i sobie to wszystko przetestujemy, żebyś ty już mógł kupić to, co naprawdę jest dobre. Dodatkowo mam dla ciebie krótką informację od partnera dzisiejszego odcinka, czyli Mubi. Zbliża się koniec roku i początek następnego i być może potrzebujesz zakupić ubezpieczenie. Na stronie Mubi zrobisz kalkulację ofert i po wpisaniu wszystkich danych swojego pojazdu wybierzesz najkorzystniejszą ofertę dla ciebie, czyli zaoszczędzisz pieniądze. Dodatkowo, korzystając z linku w opisie, dostaniesz 150 zł cashbacku po zakupie. Ubezpieczenie do auta i tak trzeba kupić, a lepiej zrobisz to taniej. Korzystaj z mojego linku od razu, bądź zapisz go na moment, kiedy będziesz musiał kupić OC. Link w opisie, a my lecimy z nowościami. Jesteśmy z powrotem na chacie, mamy naprawdę spore zakupy za nami. W sumie ja mam, bo ja to robiłem dzisiaj sam, człowieku, tymi rękoma. Produktów jest naprawdę sporo, ale tak jak ci mówiłem, dawno nie było tej serii z nowości, więc nazbierało się tego sporo. Mamy teraz ten okres właśnie noworoczno-świąteczny, więc były pustki w sklepach i nie wszystko kupiłem to, co chciałem, ale za to też kupiłem inne rzeczy, więc to się wyrównało. Tradycyjnie dzielimy sobie to na te produkty, takie gotowce, które już teraz mogę otworzyć i ci pokazać, i na te wszystkie dania gotowe, które zrobimy sobie na końcu. Z tych dań gotowych to mamy naprawdę bardzo fajne opcje, bo mamy na przykład zapiekankę od Kizo. Te pizze od Kizo sobie testowaliśmy, zapiekanki jeszcze... tych zapiekanek jeszcze nie testowałem, więc dla mnie to jest nowość. One wyszły jakoś miesiąc temu, więc to nie jest taki, aż taki bardzo odgrzewany kotlet. Pierwszą nowość, jaką sobie stestujemy, to jest przycisk na milion od YouTube'a. W końcu doszła paczka YouTube 1 million subscribers. Więc dziękuję ci jeszcze raz, że jesteś na tym kanale. W tym momencie możesz zostawić łapkę w górę zasięgową, będzie mi mega miło. Będzie to fajny start na nowy rok i na zakończenie starego roku. Uwaga, jeżeli oglądasz i jesteś obserwatorem i bywalcem tego kanału, to jest tak samo twój przycisk, jak i mój. Co my tu mamy? You did it! Powinno być we did it. Ok, thank you, 1 million subscribers. Wizytówka, zniżka na makrosy, jeżeli chcecie, wpisujcie ten kod. Żartuję, nic nie ma. 1 million subscribers. Ja pierdzielę, patrzcie, fajne. Mega mi miło. Już mam w kolekcji 2 srebrne i 1 złoty, więc jest naprawdę petardunia. 3 przyciski już mamy razem zgromadzone. Będziemy lecieć po następne, wierzę w to. Chociaż tutaj kolejnym krokiem na tym kanale jest 10 milionów subów, więc to będzie naprawdę ciężko. Więc będę musiał zmienić content na angielski, żeby dotrzeć człowieku around the world. Hello guys, today I'm gonna show you how to make 10 million subscribers. Idealne zwieńczenie roku. Wierzę, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy i że zajdziemy jeszcze dalej. Tutaj mamy Biedronkę, czyli 2 puddingi proteinowe. Mega fajna opcja odnośnie makrosów, ponieważ mamy tylko 1,5 grama tłuszczu na 100 gramów. Całe opakowanie ma 20 gramów białka bez dodatku cukru, czyli mega fit opcja. Konsystencja jest taka, jest bardzo gęsty, przechylasz go i nic się z tym nie dzieje, nie wyjeżdża. Ogólnie też widziałem, że dużo jest przepisów, które bazują na takich puddingach. Dodajesz to do naleśników i tak dalej i ta substancja zagęszczająca robi taką fajną teksturę, że wychodzi bardziej chrupkie niż zwykłe. Tekstura takiego białego puddingu o smaku białej czekolady. Biała czekolada zapowiadała się mega, a szczerze mówiąc, taki mleczny troszeczkę posmak. Białej czekolady za bardzo tu nie czuję. Jakbym jadł to w ciemno, mógłbym się nabrać, że jest to taka kaszka manna. Dałbym 4 na 7, ponieważ o wiele są lepsze puddingi niż ten. Makro oczywiście petarda, fajna opcja, ale smakowo można wybrać lepszą wersję. Lecimy z kolejnym o smaku kawowym. Ja lubię bardzo smaki kawowe, więc jestem naprawdę takim smakoszem. Patrz, kolor bardzo fajny. Zobaczymy, czy się nie zawiedziemy. Uwaga, tekstura również gęsta, tak jak tam. O, i tu lepiej. Czuć kawę, dla mnie bardzo dobry. Tu już dałbym 6 na 7. Smak naprawdę trafia w moje gusta, jest bardzo dobry. Kolejne asortymenty to są z Biedronki już bardziej takie dekoracyjne, do owsianki, do naleśników, do dodatek, ponieważ to są mega tłuste czekolady i mega tłuste dodatki, ale jest to nowość, więc musiałem to wziąć również. Schokotten, to jest chyba niemiecka czekolada. Tu już są pokrojone kawałki czekolady. Tradycyjna czekoladka. Przekrój tam pewnie taki, nic takiego. Reese'owo mi to smakuje. Jest posmak Reese's, ale czy jest to crunchy? Nie powiedziałbym. Bardziej smooth, czyli takie miękkie, bardzo Reese'owe. Jeżeli lubisz Reese'y, to jest petardą i jak najbardziej będzie ci to smakować. A więc tutaj dałbym takie 5 na 7. Ale wiadomo, że wszystko z umiarem. Tutaj jakby ilość jest ograniczona, ale smak jest dobry, więc dam 5 na 7 z racji makrosu. I tu mamy coś ala kształtem przypominającego właśnie te Reese's, ale nie wiem, czy to będzie masło orzechowe, ponieważ widzę, że jest tu chyba... czekolada. No czekolada chyba tu jest. Tu jest chyba czekolada, więc nic takiego peanut butter. To wygląda jak kapsel. To kosztuje 2,99. Puddingi są po 4,47. Te.
A czeko? Czekolada jest za 4,49, nawet nieźle, nie? No. Reese'sa czekolada byś pewnie kupiła za 12 zł, więc dużo mniej. Zobaczymy, czy będzie wafel. Ja obstawiam, że nie, że to jest tylko chwytliwa nazwa. Nie ma... dobre. Ma taki dziwny na końcu posmak. Ale co strzela w nim? No, coś takiego strzelającego. Jako dodatek spoko, ale bardziej mi smakowało to, to dałbym 3/7. Teraz mamy Lidla. Uwaga, taki baton twarogowy, proteinowy znalazłem w Lidlu. A jadłeś już kiedyś baton proteinowy, twarogowy? Jadłem kiedyś, aha, ale ogólnie no, my zawsze były mega tłuste, a ten baton ma 8,8 białka i 6 gramów tłuszczu. I uwaga, jest żaba. Jest żaba, ogólnie jest teraz jakaś tam, widziałem teoria spiskowa z żabą. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Cena tego batona to 2,49, czyli jest spoko, cena jest naprawdę niska. W ogóle jak ktoś rozkminia, o co chodzi z tą żabą, to napiszcie mi w komentarzu. Smak truskawkowy. Trochę się rozpada, kroimy sobie, jak lody trochę. Dobre. Bardziej bym powiedział, że to jest taki posmak danio niż twarogu. No serio? Nie jest kwaśny. Za 2,49 dostajesz niecałe 9 gramów białka. 5/7 spoko. Myślę, że bardziej bym sobie kupił jakiś serek wiejski i bym za cenę tam, nie wiem, tych 4 zł miał już od razu 30 gramów białka. No to teraz ciekawe mnie te płynne batony. To naprawdę może być spoko. Opakowania robią naprawdę robotę. Wygląda to zachęcająco. Tylko zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Ty, to jest delicja. Delicja. Tu mamy a la Snickers, tu jest a la delicja, a tu jest a la... Lion. To co? Najpierw Snickers. Idziemy od mojej prawej. O, to wygląda tak, widzisz? Jakbyś takie masło orzechowe miała, nie? Przecier z bananów, jabłek, fasoli i pasta z orzechów. Dla mnie spoko. I tak tyle, fajne. I czy jest smak batona? Jest troszkę. Nie, trochę jest. No powiem ci, że tu bym dał 4/7? 5? Nie, no bo to nie jest baton, no wiadomo. No, na redukcji kiedyś było. Kiedyś by było. Bez cukru. One są za 2,94. Zaraz bierzemy sobie delicious, delicję. O, tu już jest przecier z jabłek, bo tam na pierwszym miejscu tu był banan. Kurde, ci powiem, że jak podtrzymałem na języku to dalej, to lekki posmak delicji jest. Ale tak, jabłko przejmuje smak też. Galaretkę z tego zrobię. No spoko. 4/7? O, tu jest chyba również banan na pierwszym miejscu. Tak, banan. Wow. Mm. Głębszy smak. Ciemną czekoladę czuć. Mm. Dobry, chyba najlepszy ten. Najbardziej czuć tu batona. 6/7. No spoko. I makro to jest spoko, bo ma 2,8 tłuszczu na 100. Proponuję Aldi. I tu mamy te Moji, ponieważ one już jakiś czas tutaj nam leżą i mi się wydaje, że już jest idealna pora, żeby je stosować, żeby nam się nie roztopiły. Żeby nie zrobiły się taki ciapy. 6,5 grama tłuszczu na 100 gramów. Pewnie pytacie, czemu ja mówię o tym tłuszczu. Ten tłuszcz jest bardzo takim wyznacznikiem, czy coś jest bardziej kaloryczne, czy nie. Jak jesz na przykład chipsy pełno tłuste, a później jesz odtłuszczone, no to jednak masz objętościowo tyle samo chipsów, a tych kalorii masz mniej, ponieważ tłuszczu masz również w nich mniej. Kalorii też mniej. 6 sztuk w środku. Ciekawe, czy będą lepsze niż te z żabki. Chociaż tam chyba waniliowych nie testowaliśmy, bo tam były takie smaki owocowe. No i patrz, wanilia. Zobaczymy. Ej, zajebiste. Jak Big Milk. Big Milk, zarąbiste. No, 210 gramów. Trochę ma. 80 kalorii jedna. Sukces Eliana, zapiekanki od Kizo, zaraz będziemy testowali. To w ogóle jest petarda, patrzcie to. To też dorwałem w Aldi. Nuggetsy z filetów z piersi kurczaka i teraz makro. Uwaga. Bam, bara, bam, bam, bam. Jeden tłuszczu, jeden na 100. A mamy jeszcze, patrz, mamy jeszcze pinsy, będziemy robić. Oglądaj ten odcinek do końca, bo będzie masiv żarcia, a tym razem przechodzimy do puddingów, uwaga. Puddingi Aldi i to są musowe, nie, sorry, to jest mus. Wanilia, mamy czekolada. Tekstura fajniejsza, taka bardziej nabąblowana. Jak bombolada trochę, no, też mi się skojarzyło od razu. Jak ktoś lubi taką pełną czekoladę, taką w smaku, taką mega intensywną, to to jest właśnie tak intensywna czekolada. Jest żaba. Trochę wygląda jak taki brownie głęboki. No właśnie, trochę tak chciałem powiedzieć. Jakby tam wrzucić takie kawałki ciasteczek, to byłoby to taki brownie czekoladowe, waniliowy. Wracając do tego, to smakuje taka gorzka czekolada. No właśnie chciałem powiedzieć, mało słodkie. Dobre. Powiem ci, że fajne. Dobre aromaty mają. Tam dałbym 6/7, tu dałbym 5/7. Nie no, 5,99. To dużo. To taniej wyszło w Biedronce. A te Moji 19 zł. Co jest? 19 zł za Moji. Kończymy temat słodkiego. Belgijski popcorn z belgijską czekoladą. W sumie popcorn z belgijską czekoladą. Ja pitole, jak to pachnie. Dobre? Bo widzę, że już masz minę taką. Jakie to jest zajebiste. Dobra, ile ty kosztuje? Każde opakowanie było po 7. Kokosowy. Zobaczymy, jak zasmakuje nam kokos. No na razie dałbym 6/7. Ej, ale jak Raffaello. Patrzcie. Czekaj. Patrzcie. Dobra, masz. Nie. Kokosanki. Oh crap. Jak kokosanki. Zajebiste. Nie wiem, czy to nie lepsze. Nie no, to jest petarda. Do owsianki znowu sobie dasz trochę, nic się nie stanie. 6/7 też bym dał, no bo 7/7 to by musiało być takie jeszcze lepsze makro. Słony karmel.
Ja jestem ciekaw, jalapeno, słony karmel. Ale to pachnie zajebiście. Patrzcie, ekskluzywny w kit, powiem ci. Kokos na pierwszym, drugie belgijskie, trzecie słony karmel. A to mamy jalapeno cheddar. Najbardziej tłusty z tych wszystkich, więc może przenosić najwięcej smaku. Ale pachnie intensywnie, patrzcie to. Odkrycie roku. Ale zajebiste, to jest najlepsze. O kurwa. Jakie to jest zajebiste. Jakby z masłem to było. To ma 46 tłuszczu na 100. No 6 na 7 tam też. Nie, nie, nie dam 6, 7. Tak? Mhm. Ja dam 6, no bo takie makro, że żal dać. Ta linia popcornów, ekskluzywna, pyszna w kit. Tym popcornem zmieniliśmy sobie smak na słony, dlatego przychodzę z czymś, co mnie zaskoczyło. Mamy nowości na dziale piekarnia Lidla. Tam było parę nowości, to jest testowania. Między innymi mamy jeszcze w sumie takiego rodzynka, ponieważ mamy jeszcze słodkiego pączka, czekoladowego też, który jest nowością. Czekoladowy pączek. Tu mamy pinsę. Pierwszy raz widziałem pinsę do kupienia, taką już przygotowaną, nie pizzerinkę, tylko pinsę, ale nie znam makrosów tych potraw, ale podejrzewam, że mogą być kaloryczne. Tu mamy coś takiego z mięsem i na końcu mamy jeszcze cynamonkę. Również nowość, cynamonka wygląda tak. Ratuszko ci się zrobiło. Uwaga. Dobra, jak taka drożdżówka z posmakiem cynamonu. Mordo, nie możesz, to jest słodkie, ty jesz psie żarcie. 4 na 7, podejrzewam, że makrosy zwykłej drożdżówki. Ponczul, czekoladowy ponczul, wygląda fajnie. Jest czekoladka w środku. Nadzienia nawet dużo, ale powiem ci, że czuć, że jest to taki mrożony pączek, po prostu oblany czekoladą. 3 na 7. Po tej górze jest wrażenie, jakbyś jadła, albo byś jadł czekoladę. Mocno czekoladowy. Powiem ci, że już mi się chce troszeczkę pić, więc idealnie stestujemy sobie nowość z Biedroneczki. Mamy energetyka, który jest bez cukru, który jest o smaku musującego wina. Jest to coś na Sylwestra, można powiedzieć, dla osób niepijących, ale podejrzewam, że smaku wina to raczej nie będzie miał. 3 kalorie na 100 ml. Jak smak? Jak zalko. Tak? Hmm? Serio? Hmm? Nie. No serio. O kurczaki, ale mi kubek spadł. Ja pitole, uwaga, barwa jaka? Jak wino, bez kitu, jak szampan. Nie? No. Jak szampan, jakby w kieliszku to dostał, bym się pomylił. No, bez kitu. Jak alkoholowy. No, dziwne. What the fuck? A zaraz człowieku po kielichu będę, uwaga, o, jak białe wino. Ej, dobry. Cena tego ziomka, 3,19. Bardzo spokojny. Spoko. 5 na 7. Co to jest, człowieku? Z mięsem coś. To jest pieróg. Gruziński. Chyba, nie wiem, tak powiedziałem, ale zobaczymy. Co jest w środku? To wygląda jak niedopieczone pieczywo. No. Surowe. Nie chcę gadać, ale wygląda jak zakalec trochę. Niedopieczone trochę to jest. Nie smakuje mi. Jakbyś jadł rant od pizzy, a smak masz pieroga z mięsem. Ale zobaczmy, czy lidlowy honor uratuje pinsa, którą jeszcze później będziemy robić w wersji mrożonej. Mamy taką całą dużą pinsę. W ogóle to jest spoko, że te pinsy wprowadzali stopniowo jako dodatki, zamienniki dla ciasta, a teraz możesz tu kupić od razu gotowiec, że możesz sobie zjeść, albo przyrządzić w domu, jak zaraz będziemy robić. Tu chyba widzę, że suszone pomidory są na środku. Mamy mozzarellę i chyba to wszystko. Mięsa tu żadnego w tym nie widzę. Pachnie fajnie. Napowietrzone ciasto. Przyprawki są też. Czujesz tutaj lekkie takie pesto? No to ciasto, powiem ci, że jest lekko gumowe, nie jest takie chrupkie, ale to wiesz, lepszej jakości pizzerinka. Smakowa jakość tyłka nie urywa, nie wiem jakby to smakowało na ciepło, tak bezpośrednio z pieca, ale takiej wersji, jakie ja teraz jem, dałbym 3 na 7. Jeżeli mówimy już o pinsie, to mamy wersję też taką. To chcę przyrządzić w piekarniku, żeby sobie zrobić, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Chleb bez rantów. Są osoby, które nienawidzą tych rantów w chlebie toastowym. Uwaga, w Lidlu znalazłem coś takiego. Makro fajne, 2 gramy tłuszczu na 100. To sobie też chyba przygotujemy jako dania przygotowane, że zrobimy sobie taką mikro kanapkę, żeby sobie zobaczyć, jak to smakuje. I tak samo przygotujemy sobie to. Więc z recenzją tego przesuwamy to na sam koniec, gdzie będziemy mieli wszystko już przygotowane. Ale zapowiada się fajnie. Tą pinsę próbowałem w wersji takiej zwykłej, a tu mamy wersję taką pełnoziarnistą, więc zobaczymy, czy straci to na smaku, ponieważ tamta była petardą. Ale jak mówimy już o tych słonych przekąskach, no to ziomeczku, uwaga. Deals mini bagle. W Lidlu taka nowość. Nowość, nie nowość, bo powiem ci, że ja już to smakowałem tylko innej firmy, ponieważ według mnie to są te same wafle, co Good Food ma. Ale to dla mnie nie jest nowość, ponieważ jest smakowo to jest idealnie jak Good Food, nawet są te same smaki, ponieważ mamy barbecue, czyli papryka, kwaśna śmietana z cebulką. No więc tylko po prostu fajnie, że masz to dostępne w Lidlu, że możesz sobie po prostu do koszyka to dołożyć. Zastępuje ci chrupki 8,5 tłuszczu na 100, więc zastępuje ci chipsy z dobrym makro. Tu mamy 9 tłuszczu. Otworzyło się. 15 tłuszczu i to, i to. To jest też taka wersja krakersów. Dobra. No to jest słodkie. Smakują jak paluszki. Paluszki, ale bardziej słodkie. Ta, która mi odpowiada. 5 na 7. No i mamy mini bajgle. To samo makro. Podejrzewam, że to będzie to samo, tylko kształt.
A ja uważam, że nie. Tak? Mhm. Fajnie, to wygląda. 4 na 7, 3 na 7, 4. To lepsze. I z tego możesz pokombinować dużo więcej. Tu masz 100 gramów, tu masz 150 gramów. Mhm. Zostajemy przy Dilzie. Mamy nowość Cheetos Flaming Hot. I tutaj mamy coś takiego, czyli chipsy ziemniaczane o smaku kwaśnej, śmietany i cebuli. 18,9 tłuszczu na 100, czyli jest to wersja bardziej makrosowa. Już kiedyś inny smak testowaliśmy, ale tego jeszcze nie. W ogóle tekstura tych chipsów jest inna niż wszystkie. Jest taka właśnie napowietrzona. A to takie są. No takie. Słyszysz? Patrz, słuchaj. Ale dobry aromat. Polecajka do filmu, do Netflixika, na Sylwka. Mhm. 5,50 przy zakupie dwóch opakowań. Jak kupisz dwa, to masz 5,50 za opakowanie. Czyli 11 masz za dwa. Ile dajemy? 6 na 7? Mhm. Bardzo fajny smak. No to lecimy sobie z Cheetosami. To są Flaming Hot. Takich jeszcze w Dilzie nie widziałem. Made from corn. Ale chyba wszystkie są. To jest taki clickbait. Małe paczuszki! No tak, to zajebiste. Ej, pikantniej pachną niż tamte, co były. A my jeszcze Flaming Hot mamy makaron dzisiaj. Mm. Ale nie są takie super pikantne. Trochę tą pikantność mają. Ale czuć ocet. Na przekąskę spoko. 4 na 7 w maksie. Na pewno nie powiedziałbym, że to są Flaming Hot. Pikantniejsze ketchupowe. Mamy duszki serowe. Makro słabe, ale wziąłem, bo nowość. Tradycyjne duszki w środku. Ja duszki kojarzę tylko ze smakiem ziemniaczanym. Tym klasycznym. Ja nie lubiłam duszki, ty? Ja lubiłem, bez szału. Już po tych chipsach wszystkich te tak po prostu mnie smakują. 4 na 7 maksymalnie. A ogólnie posmak duszków jest okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy one się nazywają Monster Munch, każdy na nie mówi duszki. Ten stół wygląda troszeczkę jak challenge, ale nie. Tutaj sobie przygotowaliśmy wszystkie dania gotowe. Tu mamy te zupy, one są już podgrzane. Wszystko jest już cieplutkie, podgrzane, zrobione. Proponuję zacząć od tej pinsy, którą już omawialiśmy, czyli pinsa wieloziarnista, pełnoziarnista, wieloziarnista, nie doprecyzowałem tego. Ta pinsa, którą omawialiśmy, zrobiłem takim zwykłym, prostym przygotowaniem, czyli dałem tutaj sos pomidorowy, mozzarellę, rukolę. Ogólnie ten spód założyłem, że jest bardzo, bardzo cienki. Jest on bardziej cienki niż te pinsy pszenne, które już testowaliśmy wcześniej na materiałach. W smaku troszeczkę taki żytni chlebek. Jest chrupki, ale jeżeli miałbym do wyboru, wybrałbym pszenną. 11,99 kosztuje ta pinsa. Jest troszeczkę dużo jak na taki spód. Z zupą jeszcze poczekamy, bo jest naprawdę mega gorąca, żeby musi przystygnąć. Ale mamy tutaj ten chleb tostowy, który jest bez rantów. I tutaj przygotowałem z niego takie klasyczne tosty, czyli żółty ser, rukola, pomidor. Chlebek jest cienki, jest bardzo miękki, jest bardzo świeży. I zobaczmy, jak będzie smakował w wersji kanapkowej. Tańczy, że spoko. No spoko, przyjemnie. 5,99. To mało. No ale tam masz tego chleba nie za dużo, ci powiem. Jak kupujesz chleb, to masz pół kilo, a tu masz 250 gramów. Aha. I chleb kosztuje 3 zł, a tu masz połowę za 6, więc jakby masz dwa razy tyle i dwa razy mniej. Jak kupisz dobry chleb tostowy i obetniesz ranty, to wyjdzie ci to na pewno taniej. Ciekawa taka opcja, jeżeli, nie wiem, nie masz noża, ale chlebek bardzo fajny. A jak ktoś ma dzieci, to ciągle musi obcinać im ranty? Wolę zapłacić mniej i obciąć samemu. Chleb tostowy dałbym również 4 na 7, bo jest dobry, ale z drogi i to jest troszeczkę też taka fanaberia, nic takiego. Polecimy sobie tutaj z pizzą. I tą pizzę, moi mili, ogólnie ona, patrzcie, wygląda na troszeczkę niedopieczoną. Piekłem ją w piekarniku, o wiele dłużej niż jakby zalecali na opakowaniu. To jest ta pizza. Ona jest słabo wyglądająca na opakowaniu. Ja w ogóle myślałem, że to jest kawałek pizzy, że oni sprzedają, a to była cała. 8 tłuszczu na 100 gramów. Podczas pieczenia był fajny zapach. Mamy tutaj pieczarki, cebulę. No i po prostu spód bardzo mi przypomina Giuseppe. Ej, taki spód można kupić w Carrefourze. Taka buła. Z pizzą mi się wydaje, że za dużo to wspólnego nie ma. Mhm. Bardziej bym się czuł, jakbym miał jakąś bagietkę, bułkę. Jak nic innego w sklepie by nie było i byłoby to, jest okej. Okay. Ile byś oceniła to? Szczerze to 2. Tak, do sera. Praktycznie tu nie ma nic. Składniki pieczarki są też tak jednostronnie rozłożone. Spód przejmuje tutaj praktycznie w 70%. Jeżeli mówimy już o mrożonych pizzach, to mamy tutaj pinsy, tylko że pinsy, które są zamrożone i może kupić w Lidlu. Tutaj mamy wersję z szynką, to jest właśnie ta wersja z szynką pinsy, a tu mamy wersję z mozzarellą, rukolą, tak, rukolą. 6,9 tłuszczu ma ta wersja z mozzarellą i rukolą, a tu mamy wersję z szynką 8,8 tłuszczu. Cała pinsa ma 28,7 gramów białka tutaj, a tu mamy aż 45 gramów białka, przez tą szynkę chyba, jest mocno naproteinowana. Tak się to prezentuje. Jest tutaj o wiele lepsze ciasto, są te pęcherzyki powietrza, porównując do tej pinsy, jaka ta jest cienka,
A jaka ta jest na powietrzowa? No różnica jest według mnie mocna. W smaku bardzo dobra. Bardzo fajnie czuć tutaj taką bazylię, takie jakby pesto było trochę też, nie? Ta, no. Jest bardzo włoska. Mhm. Mega chrupkie ciasto. Czy dałbym 6 na 7? 7 na 7 jeszcze nie dam, ale chyba to jest na razie najlepsza opcja z tych wszystkich, która mi tak zasmakowała, że bym z pewnością kupił to jeszcze raz. No to co? Wersja z szynką. I nie tylko, ponieważ mamy tutaj też oliwki, pieczarki. Również jest tutaj chyba pesto. Mamy szynkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha. Proszę, bierz, śmiało. Czy tu jest szczypiorek? Chyba tak. Ale ma wędzony zapach. Mhm. Faktycznie jest wędzony zapach. Czy tu jest jakaś kiełbasa albo boczek? Tak, ja bym powiedziała trochę żywiejska. Mhm. Nie no, czuć jakoś, naprawdę. No, to nie jest najtańsza wersja pinsy, naprawdę smaczna i warta swojej ceny, która nie jest niska. Tutaj chyba ex aequo dam 6 na 7, ponieważ to jest zupełnie inny smak niż to. I ciężko dawać tutaj więcej, tutaj mniej, bo to są już kwestie smaku. Dawno nie jadłem tak dobrej, mrożonej pizzy, bo można powiedzieć, no bo jednak no to jest coś a la pizza. No to mamy tak, krem z dyni i mango, a tu mamy krem z pomidorów, z bazylią i oregano. I to jest opcja, którą możesz kupić w Żabce i poprosić o podgrzanie. Więc nie będziemy przelewać ją do szklanki, tylko spróbujemy wypić tak jak jest. Wstrząsnę to. Znaczy to wybuchnie. Pomidorowa zupa z butli. Dziwne. Wow. Serio? Ej, dobry krem. W ogóle mega fajny pomysł. I mamy jeszcze tutaj wersję dynia i mango. Dobra, tylko uważaj, żeby jest cieplejsza, ale dobra, taka rozgrzewająca. Nawet spoko skład, 5 na 7 bym dał. W łatwy sposób możesz przemycić dużo warzyw. No właśnie, bo sobie robisz takiego drinka warzywnego. A może jak już jesteśmy w temacie tych pizz i tak dalej, to mamy jeszcze zapiekankę od Kizo. Chyba zapiekaneczkę od Kizo. Są dwie w zestawie, ale są mega mikroskopijne. Nie ma się co oszukiwać, są małe. No i tak to się prezentuje. Oczekiwania, rzeczywistość. Jak to ci wygląda? 11 gramów tłuszczu ma taka jedna zapiekaneczka. Bez sosów, żeby poczuć tutaj smak. Jeszcze jeden gryz. Według mnie spoko, ale skład jest trochę skomplikowany. Nie gra to na korzyść. Jakbym dodał sosy, to po prostu by to przejęło smak sosu. A same składniki są ok, ale to nie jest nic takiego. Na pewno ta pinsa dużo, dużo lepsza. 3 chyba, nie? Bo są małe. Proponuję zacząć od Sphinxa, ponieważ to jest pikantne, więc może nam przyjąć smak, a to jest najpikantniejsze, więc to zjemy na końcu. Tu masz makrosy, tak się prezentują. Mamy tutaj kawałki pieczonego uda kurczaka w sosie curry z gotowaną soczewicą i ryżem. No powiem ci, że wygląda to przyjemnie. Podgrzane to zostało w mikrofali zgodnie z instrukcją. Delikatny smak, lekko jałowy, a to udko z kurczaka jest dobrze przyprawione. Nie jest to jakiś mega tak mocno przyprawiony smak, jest to taki po prostu delikatny akcent na sam koniec, ale według mnie zasmakuje ci. Jakbym dostał coś takiego na stół, bym zjadł, ale chyba ta wersja Sphinxa ostra bardziej mi smakowała, ale szczerze mówiąc, z chęcią to całe zjem. Ponad 25 gramów białka w porcji, więc masz pełnowartościowy, proteinowy posiłek. No to lecimy sobie z opcją żabkową. To jest pikantny makaron z kurczaka. Makro tego posiłku jest jeszcze lepsze niż tam, ponieważ mamy tylko 2,3 grama tłuszczu. Białka tu mamy mniej, ponad 16 gramów białka w posiłku. Tu mamy makaron noodle z warzywami, marchew, cebula, zielona papryka i sos sojowy. Bierzemy na początku sobie tak ze środka. Trochę mi to przypomina taki pad thai. Dużo bardziej mi smakowało to, bo to takie jest troszeczkę... Jak zupka chińska. No właśnie. No właśnie, te makrosy trochę tutaj są według mnie... Nie ufałabym do końca. No właśnie. Bo niby jest 2,3 tłuszczu, a wygląda jakby było 12. Przynajmniej. No jestem ciekaw, czy można tutaj ufać tabeli kalorii z tyłu. Sphinx lepszy, tu dałbym 3 na 7. No to został nam ostatni makaron. Flaming Hot Cheetos. Przygotowałem go zgodnie z recepturą. Dodałem tutaj troszeczkę masła, mleka i saszetkę z przyprawami, które szczerze mówiąc wyglądały jak saszetka z barwnikiem, ponieważ to było tak czerwone, że skład jest mega chamski i powiem ci, że to jest takie typowo kreskówkowe danie nafaszerowane barwnikiem, żeby było mega czerwone, żeby przypominało, że jest ostre i tak dalej. Spróbujmy, zobaczmy. Ostrość można tutaj porównać do takiego buldaka serowego, bo pikantne to jest, ale to na pewno nie jest dwa razy spicy, ale troszeczkę przez ten kolor bym się bał go jeść. Podsumowując, najlepsze z tego wszystkiego okazały się pinsy mrożone z Lidla, które naprawdę są typowo deluxe posiłkiem. Drugie miejsce dałbym tutaj danie ze Sphinxa, zrobiło naprawdę na mnie fajne wrażenie i jednak po skonsumowaniu całego jestem zdania, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja i mega mi zasmakowała. A na trzecim miejscu dałbym wszystkie popcorny, które testowaliśmy, ponieważ one zasługują na spróbowanie. Naprawdę takich popcornów jeszcze nigdy nie jadłem. Życzę ci wszystkiego dobrego na nowy rok, ponieważ ten właśnie kończymy tym odcinkiem. To jest ostatni odcinek w tym roku, więc mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w nowym roku z kolejnym odcinkiem.